Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 199. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Szeroko pojęty wellness czy też well-being, czyli hasła takie jak mindfulness, yoga i medytacja, zyskały w ostatnich latach ogromną popularność. Sama stałam się częścią tego świadka. Dla wielu z nas taki styl życia stanowi pewien cel, do którego dążymy, a osoby, które go prowadzą, wydają się znać sekret dobrego życia. No właśnie, trochę tak, ale trochę nie. Niewątpliwie te narzędzia mają dobry wpływ na nasze ciało, umysł i ducha, ale jednocześnie ludzie świata well-beingu są przez nas mocno idealizowani. Wydaje nam się, że codzienne rozwijanie maty i palenie kadzideł sprawia, że jesteśmy zawsze zen, a problemy nas nie dotyczą, albo nawet lepiej, jeśli my wprowadzimy takie zmiany, to znikną troski i zapanuje w naszym życiu spokój i bliz. Wiadomo, że koloryzuję, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Ten temat od dawna chodził mi po głowie, dlatego po raz drugi zaprosiłam do siebie Eli Wierkowską, nauczycielkę jogi i medytacji, aby zapytać ją o to, jak to jest być nauczycielką i swoistą guru well-beingu. Porozmawiamy o tym, z jakimi wyzwaniami zmaga się nauczyciel oraz dlaczego każdy powinien zawsze pozostać uczniem. Dowiemy się, w jaki sposób dzielić się wiedzą i wspierać innych, unikając wypalenia zawodowego i zasilając siebie. Będzie też o słuchaniu swojego ciała, poszukiwaniu własnej drogi i roli, jaką joga odgrywa w naszym życiu, bo to przecież nie tylko asany. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Delio, czyli supermarket online, który dostarcza produkty nie tylko spożywcze pod Twoje drzwi nawet w ciągu godziny. Jest to moim zdaniem świetne rozwiązanie w naszym zabieganym świecie. A z ważnych dla mnie rzeczy, po pierwsze Delio ma w swojej ofercie produkty od lokalnych dostawców, gotowe dania z dobrym składem i naturalne kosmetyki. Po drugie, dostawy w Delio realizowane są z troską o to, by jak najmniej obciążać środowisko. Większość floty skuterów marki jest elektryczna i ma zwiększoną ładowność, a zakupy są pakowane tak, by minimalizować liczbę kursów. Dbałość o ograniczenie produkcji odpadów widoczna jest także w przypadku opakowań. Delio dostarcza zamówienia w torbach papierowych oraz w biodegradowalnych i kompostowalnych torbach foliowych stworzonych z surowców roślinnych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Eli Wierkowską. Ja też mam trochę takie poczucie, że wiesz, że tykam wielu wątków w kontekście uczenia i takie mam poczucie, że też przestałam się na przykład nazywać nauczycielem stricte jogi, bo ten dobrostan się rozlał po prostu na tak dużą ilość tematów, płaszczyzn, poziomów życia, że to nie jest tylko kwestia jakby samej jogi, jako praktyki jogi, tylko po prostu takiego zadbania o siebie, więc czasem się zastanawiam, czy jednak nie lepiej byłoby się trzymać jednego tematu albo jakichś, wiesz, konkretnych, wybranych tematów, ale jakieś mam takie poczucie, że mnie tak dużo rzeczy interesuje i taka ta różnorodność jest na tyle fajna i ciekawa i poszerzająca horyzonty, że każdy z niej może coś tam sobie, albo większość osób może coś dla siebie po prostu fajnego w danym momencie życia wybrać. I ty się zastanawiasz, czemu my mamy dobry mecz. Nie, ja się nie zastanawiam. Powiedziałam ci półtorej roku temu, jak się poznałyśmy, że od razu miałam poczucie, że cię znam, więc to jest takie, wiesz, połączenie dusz. Ale to jest półtora roku? To jest moja droga. No, cztery detoksy więcej. Guru więcej. Cztery detoksy temu. W świecie wellnessu odlicza się czas od detoksu do detoksu. I chyba nawet pierwszy czy drugi detoks twój więcej. Tak. Znaczy w ogóle od tego w takim razie możemy zacząć, że to, co nas również łączy, to jest to, że ty od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, 10. A ja dopiero co, żyjemy w trybie, kiedy witamy wiosnę detoksem i żegnamy lato detoksem. I ty byłaś jedną z tych osób, która mnie do tego namawiała. Znaczy nie tyle namawiała, co byłaś osobą, tak, która była dla mnie takim wzorem. O, to już mamy piękne słowa, do których się zaraz uczepię.
I ja wiedziałam, że skoro Eli mówi, że to jest takie dobre i że to dobrze jest robić dla siebie, to na mnie też przyjdzie ten moment. No i przyszedł ten moment i myślę, że po tym pierwszym na razie, więc dla mnie tylko jeden detoks był w tym czasie, to rzeczywiście jest trochę życie przed i życie po. Że detoks człowieka zmienia i nie jest wbrew swojej nazwie czymś takim, co robimy, bo czujemy, że musimy i że należy to zrobić i że no dobra, poczujemy się lepiej, ale to jest ciężkie, tylko nasze ciało tego pragnie. I moje ciało zrobiło detoks, ja i moje ciało zrobiliśmy detoks i moja dusza miesiąc temu i ja już wracam do tych nawyków. Czy to nie jest tak, że to trochę ten mindset jest z nami przez cały rok? No dla mnie to już jest taki, wiesz, taki klasyk, który nie jest tym momentem, że czekam na detoks, tylko dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, że wracałyśmy tam ze świąt i po prostu wchodzimy na ten sposób odżywiania czy dbania o siebie. Więc to jest pewnego rodzaju już codzienność. Oczywiście są odejścia od normy, jak właśnie różne święta, wyjazdy i takie momenty, kiedy po prostu można no nie trzymać się, nie wiem, chociażby michy tak zwanej albo jakiejś tam rutyny, rytuałów. Ale to jest dla mnie coś takiego, co naprowadza mnie na co dzień na dobre tory, czy zwał jak zwał, tak? Coś takiego, co pozwala mi zachować no, ten kontakt ze sobą, ze swoimi potrzebami, że to nie dzieje się tylko, wiesz, właśnie wiosną i jesienią, tylko że to jest coś takiego, co z czego mogę korzystać, tej wiedzy mogę korzystać na co dzień, tak? Że już wiem na przykład, jak komponować posiłki, albo jak zadbać o swoje nawodnienie, czy jakich ziół użyć, albo jakie praktyki dostosować do chociażby, nie wiem, pory roku, albo do swojego cyklu, nie wiem, miesięcznego, tak? Czyli coś, co już po tych kilkunastu latach daje mi daje mi narzędzia do dobrostanu na co dzień. Czyli wiesz, nie muszę czekać do przysłowiowego piątku, czy tam do wakacji, żeby się zregenerować, albo żeby odpocząć, tak? Myślę, że ten detoks, czy oczyszczanie, czy ja nazwałam teraz to też u siebie na platformie kursem odnowy, jako taką formę, taki sposób wracania do siebie na co dzień. Czyli wiesz, że na co dzień możemy o ten dobrostan dbać, tak? Poznając po prostu jakieś narzędzia, sposoby, które są dla nas na dany moment odpowiednie. Ale wiesz, ktoś słuchając nas może uznać, że to jest taki powrót do codziennego reżimu, że my pofolgowaliśmy sobie na wyjeździe, na świętach, było wspaniale, bo były te cudowne potrawy, oczywiście tutaj mówię to, przerysowuję specjalnie, no i wracamy, no i trzeba będzie zrobić te nudne potrawy, te rzeczy bez smaku, te gotowane, te nie wiem, bez cukru czy bez kawy. No dla mnie, że tak nie jest, zakładam, że dla ciebie też nie. Czy miałaś taki moment na przykład przejściowy, że musiało się twoje ciało nauczyć, że to jest dla ciebie dobre, czy wchodzisz w ten tryb odnowy z przyjemnością? No wiesz, to zależy, jaki tryb życia prowadzisz. Kiedyś prowadziłam bardzo skrajny tryb życia. Wciąż nie wierzysz w to, że kiedyś bardzo imprezowałam. Ale tak było. I to były takie skrajne momenty, że jak robiłam detoks, no to cierpiałam, telepało mną, wiesz, odstawienie kawy, cukru było po prostu jakimś drastycznym doświadczeniem. I myślę, że większość osób, które żyje skrajnie i właśnie czeka na przysłowiowy piątek, czy odpina wrotki, jak to się mówi, wiesz, w wakacje, czy w weekend, no to takie detoksy, oczyszczania, programy, kuracje i tak dalej, może przeżywać, no, hardkorowo, tak? Natomiast osoby, które i do tego dążymy, myślę, taki przynajmniej jest mój cel, że żyją w względnym balansie na co dzień i nawet jeśli sobie pozwolą na te święta czy coś tam, to nie jest tak, że nagle się rzucasz na wszystko, co nie jest dozwolone w twoim kodeksie moralnym, tak? Tylko po prostu no, korzystasz z życia, bo to są przyjemne rzeczy, nie wiem, kawki, nie kawki, wiesz, winko, jakieś tam słodycze i tak dalej, ale wciąż w jakichś granicach normy, tak? Więc dla mnie detoksy są po to, żeby cały czas gdzieś nam utrzymywać tą granicę normy, ale dostosowywać ją do zmian, które po prostu zachodzą w takiej mojej codzienności. Wiesz, no nie stajemy się niestety młodsze, czy zazwyczaj ten wiek, nie mówię, że tutaj wiek jako linearna, tak? Po prostu ilość lat przeżytych, ale no jednak no nie da się tego ukryć, że ciało się starzeje, że po prostu nasza codzienność się zmienia.
I jak mamy taką większy wgląd, czy większy kontakt ze sobą, no to po prostu wydaje mi się, przynajmniej u mnie tak jest i to działa i na tyle, ile osób było przez lata na detoksach wyjazdowych, czy teraz na warsztatach online'owych, no to pokazuje, że jesteśmy tak bliżej siebie. Jak jesteśmy bliżej siebie, to wiemy, co nam służy, co jest fajne, na czym chcemy się skupiać, czy coś jest nasze, czy nie nasze, albo co już było. A może, nie wiem, chociażby chęć, nie wiem, zmiany miejsca zamieszkania jest na przykład teraz istotne, tak? Bo to zawsze było na przykład naszym marzeniem. Bo też właśnie chyba nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać tych rozpustnych rzeczy, tylko żeby zrozumieć, że one nam nie zawsze służą. Ja czasami właśnie budzę się rano i zupełnie nie mam ochoty na kawę. Na samą myśl o niej jest mi jakoś tak dziwnie w środku i robię sobie jakiś zielony sok i myślę sobie, Karo... Twoje ciało wybrało. Wczoraj, to jest, wiesz, wczoraj to co? Było ciasto, a dzisiaj nie masz na nie ochoty. Rozmawiałyśmy w poprzedniej rozmowie o tych czerwonych lampkach, czy o tych intuicyjnych po prostu podpowiedziach z naszego ciała, czy takich naszych potrzeb, tak? Że jak mamy ten kontakt ze sobą i nawiązujemy krok po kroku, day by day po prostu tą relację, no to po prostu te decyzje są nasze. A myślę, że żyjemy w takim świecie, kiedy często podejmujemy decyzje, które są jakimś oczekiwaniem innych, wiesz, społeczeństwa, kulturowo, rodzinnie i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że to jest cholernie trudne, tak, żeby wiedzieć, jakie jest nasze zdanie, czy jakie są nasze potrzeby, ale może to wydaje się dla słuchaczy, słuchaczek takie, że wiesz, że jedzenie na przykład pozwala dotrzeć do tej głębi siebie, czy tam do tych właśnie decyzji, czy potrzeb. No ale jedzenie jest pożywieniem. Jeśli zaczynamy je traktować jako coś, co na nas po prostu odżywić, dodać energii fizycznie, czyli tej chęci, a nie obciążyć, to też chyba rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku, no to zaczynamy naprawdę tak, wiesz, dawać sobie więcej luzu wewnątrz. Jak dajemy sobie więcej luzu wewnątrz od układu trawiennego chociażby, tak, no to zaczyna się więcej pojawiać przestrzeni na jakieś, nie wiem, decyzje, zastanowienie się, wiesz, uczymy się jako dorośli poprzez refleksję, tak? Więc tych refleksji myślę, że mamy dużo na co dzień, ale po prostu często nie mamy czasu, żeby się zastanowić, czy to już jest czas, żeby coś zmienić, albo właśnie coś od nowa zacząć właśnie nie od kawy, tylko tam od soku. A z drugiej strony, jak się napijemy tej kawy raz na jakiś czas, to też nic się nie stanie, albo pewnie. Wiesz, czy jesteśmy w ogóle gotowi na tą zmianę. Tak, ale właśnie to jest i w przypadku kawy, czy... cukru, czy no, wielu różnych substancji. No, tak jak powiedziałaś, nie dopuszczamy tej refleksji, no bo są to potrawy, produkty, które mocno wpływają na to, jak my się czujemy, więc nieraz trochę nas oszukują, jeśli chodzi o to, czy jest nam miło. Ale to wiesz, myślę, że nasze rozmowy się toczą wokół jedzenia, bo po prostu obie kochamy jeść wciąż. Tak. Od półtora roku się nic nie zmieniło, ale to może dotyczyć, nie wiem, pracy, to może dotyczyć wszelkich używek, rozrywek, ekstremalnych sportów i tak dalej. Telewizji, internetu. Dokładnie. Wszystkiego, co wraca naszą uwagę od więc nas samych. Więc dla mnie i zarówno w warsztatach tych wyjazdowych, detoksowych i w kursach odnowy, to nie jest tylko kwestia jedzenia. Okej, to jedzenie jest istotne ze względu na tą taką energetyczną kwestię, tak? Tej takiej witalności, której często nam brakuje po prostu po zimie, czy gdzieś tam fajnie po lecie zatrzymać tą witalność, to ciepło chociażby, tak? Jeśli chodzi o termika i taką chęć po prostu spędzenia tej jesieni bardziej ze sobą, tak? Natomiast jakby korzystanie z tej cykliczności, z tej natury jest na tyle, myślę, że ciekawym tematem, że większość z nas, chociażby mieszkających w miastach, jesteśmy po prostu odcięci od tego, tak? Okej, pójście na spacer, czy skorzystanie z natury jest od czasu do czasu, ale nie jest takim naturalnym cyklem, tak? Że zaburzamy po prostu ten rytm okołodobowy, chociażby właśnie ilością pracy albo brakiem regeneracji, nie wiem, w zimie i na przykład ciężko nam się obudzić, ja to widzę po większości osób, które przyjeżdżają do mnie na warsztaty czy uczę online'owo teraz, że po prostu nie mają siły. I ja też kiedyś tej siły nie miałam, naturalnie z tą przychodzącą wiosną. No i odkryłam po prostu i stwierdziłam, że to jest taki naturalny sposób, krok po kroku, korzystania z tego właśnie, z tej natury, która daje nam podpowiedzi, tak? Że chociażby, nie wiem, zima jest od tego, żeby trochę odpocząć. Pracując w marketingu x lat temu, zima to był zazwyczaj najbardziej gorący okres razem z latem, tak? To było, wtedy się najwięcej działo, bo firmy miały największe budżety, bo wtedy łatwiej było, nie wiem, zebrać wszystkie osoby w jednym miejscu, bo nie było właśnie urlopów i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że wiesz, wtedy po prostu zamiast odpoczywać
i tam pod kocykiem, wiesz, ogrzewać nereczki, tak? No to wtedy po prostu była najgrubsza, no, najgrubszy okres pracy. I myślę, że bardzo dużo osób fizycznie tak funkcjonuje w dzisiejszym świecie, że po prostu no, nie korzysta, czy nie korzystamy właśnie z tej takiej natury, która nam podpowiada, co możemy zrobić. Na przykład, kiedy mamy taki piękny, pochmurny dzień jak dzisiaj, ja łapię się na tym, że pamiętam parę tygodni temu było tak, że przez 2 tygodnie było przepięknie. Ja czułam, że jeszcze na przykład nie jestem taka zregenerowana na wiosnę, żeby korzystać z tego, z tej pogody i aż mnie zmęczyła ta dobra pogoda. I pewnego dnia przyszły chmury, pomyślałam sobie, ekstra, to jest znak, że dzisiaj... Przyzwolenie. Tak, mam przyzwolenie niczym jakieś przeziębienie, tak? Czy właśnie w tym przypadku deszcz i ponury dzień, że ja schowam się pod kocem i aż sama siebie nie mogłam rozpoznać. Mówię, co, przecież ty uwielbiasz być na dworze, słoneczko, ale autentycznie moje ciało mówiło, nie, jeszcze trzeba posiedzieć. No i pięknie nam przyroda dała właśnie ten sygnał, zostań. No, dokładnie. I to jest też fajne, a bardzo często właśnie odwracamy ten cykl do mnie na sesje mentoringowe. Zresztą nawet wczoraj miałam dwie i właśnie dwie osoby przyszły dokładnie z tymi samymi tematami niepozwalania sobie na odpoczynek. Mm. Czyli w kulturze, wiesz, bycia produktywnym, multitaskingów i tak dalej. Tym bardziej myślę nauczycieli jogi i osób, które się zajmują dobrostanem, well-beingiem i tak dalej. No to przecież jest takie przyjemne. No to jest znowu to, co rozmawiałyśmy, tak? Że po prostu z zewnątrz wygląda to, że no, zajmujesz się relaksem. Większym, mniejszym, ale zajmujesz się relaksem. Zatro, ty też tak masz, po prostu wyjazdy, kawki, tak, macze i tak, tak dalej. Tak? Natomiast no, to jest praca jak każda inna. I w momencie, kiedy sobie nie pozwolimy na odpoczynek, na tą regenerację, a jeszcze na przykład źle śpimy, tak? To też jest jakaś oznaka jakiejś nierównowagi w ciele. I kiedy znowu nie słuchamy tego ciała, tych sygnałów wypływających z ciała, z naszych potrzeb, takich naturalnych znowu, no to po prostu są jakieś zaburzenia odejścia od normy, choroby, schorzenia i tak dalej, i tak dalej. Tak więc w ogóle ten odpoczynek, o którym mówisz, to jest trochę tak jak z oddychaniem, że to jest taki dla mnie, i to w tych mentoringach zaczęłam się śmiać wczoraj, że chyba powinnam w ogóle od tego zacząć, że jak chcesz się zapisać do mnie na sesję, to na początku musisz odpocząć i dopiero później się zapisać. Że mam taki, zebrać siły. Tak, dokładnie, że pierwsze co robię, to większość ćwiczeń, które daję na początku, to są ćwiczenia typu zajmij się sobą, taki wiesz, znowu self-care, tak? Czyli taki zaopiekowanie się sobą, że bez tego po prostu jedziemy na jakichś ostatkach sił, bo już nam coś przeszkadza, już chcemy coś zmienić, ale nie mamy sił tak naprawdę do wprowadzania zmian. I taka wiosna, znowu jako cię obejrzymy, to nie jest żadna wiedza tajemna, jest taką zmianą, wiesz, od tej bycia jak z tym takim ziarenkiem w tej ciemności, tak? Nagle musisz zdobyć tyle siły różnej, tak? Od chęci, od motywacji, od właśnie zmiany może diety, może chodzenia wcześniej spać, nie wiem, jakiejś rutyny związanej ze sportem, z aktywnością, z relacjami i tak dalej, żeby zdobyć ten nadmiar, żeby wiesz, jakby wybuchnąć, no dosłownie, tak jak ta natura teraz, wiesz, mnie to zachwyca, teraz dzisiaj jadę na wieś i oglądam te po prostu listeczki, które się, wiesz, przebudzają, no to jest po prostu, to jest tak jak u nas i wiesz, jeśli tego nie zauważysz, no to cały czas tam po prostu żyjesz, no nie w zgodzie ze sobą po prostu, nie w zgodzie jakimś naturalnym cyklem, to jest też tak jak wiesz, dzień i noc. Ile osób na przykład pracuje, wiesz, do późna. Później nie może się zregenerować, później musi używać jakichś, nie wiem, używek, suplementów, jakichś różnych rzeczy, które pozwalają gdzieś tam, wiesz, dojść do takiego momentu względnego, nie wiem jak to nazwać, no ład to nie jest. Normalności. No do normalności, do takiego naturalnego cyklu, może to jest dobre określenie. Więc jakby to powiedzieć, no sami jesteśmy największym wrogiem siebie trochę, tak? Jeśli właśnie nie słuchamy siebie i nie działamy według cykliczności. I ja wcale absolutnie, to nie wygląda tak, że nagle po prostu od zawsze, znaczy może nie nagle, tylko od zawsze tak było, bo jak nie mieszkałam w mieście, znaczy jak mieszkałam w mieście, to też byłam trochę, wiesz, odcięta od tego i że dopiero wyprowadzka na wieś, gdzieś tam później wyprowadzka teraz nad morzem, że naprawdę ten codzienny kontakt z naturą pozwala mi zwolnić i rzeczywiście no, czuję
kolosalną różnicę. Nie wiem, czy można to osiągnąć mieszkając w mieście. Myślę, że da się. To nie jest tak, że musisz od razu wyprowadzić się na wieś i mieszkać tam wśród lasu i tak dalej. Ale zacząć po prostu więcej przebywać chociażby w naturze. To jest takie, wiesz, śmieję się, że to jest takie proste, a my tak po prostu cholernie o tym często zapominamy. Ale też jest taki wątek, który teraz pojawia się coraz częściej, że coraz więcej osób przywołuje ten aspekt natury, że to jest ten brakujący element. Ja sama, która zawsze siebie, wiesz, uważałam za mieszczucha, za osobę, która nigdy nie mogłaby wyjechać z miasta, widzę, jak inaczej czuję się ze sobą, jak mam właśnie, daję sobie większe przyzwolenie na odpoczynek wtedy, kiedy otacza mnie natura, jakby ona wręcz zaprasza cię, żeby popatrzeć, poobserwować, posłuchać. W mieście ale nie jest też tak, że to jest po prostu jakiś nasz etap życia, który nas na przykład przyciąga do chociażby właśnie do tej relacji naszej, tak, na zasadzie takiej, że wiesz, te neurony lustrzane, tak, to takie otaczanie się ludźmi czy sytuacjami, które gdzieś tam są nam bliskie i rezonują z nami, tak, bo myślę, że to jest też kwestia etapu. Ja absolutnie nie neguję i uważam, że tak jak etap pracy w korpo w moim przypadku, czy etap pracy już w studio jogi, ale jeszcze w mieście i tak dalej, to były bardzo ważne etapy. Po prostu znowu to jest to wsłuchiwanie się w swoje potrzeby i to, co akurat mi joga i praktyka jogi też daje, że tak bycia blisko i reagowania na to, co jest potrzebne na danym etapie życia. I tyle, więc wiesz, to jest ta natura, wiesz, to tak jest, no, że mi bliskie osoby też coraz częściej chcą być, wiesz, w naturze. I to, myślę, że to nie jest kwestia okoliczności sytuacji życiowej, która się wydarza, wiesz, na zewnątrz, tylko też takiego naturalnego cyklu, że czym, nie wiem, jesteśmy starsi albo, nie wiem, mamy takie czy inne doświadczenia, czy właśnie zaczynamy, chociażby myślę, że przez pandemię też dużo z nas doświadczyło tego kontaktu z naturą, no bo jednak trochę nasza codzienność, przynajmniej jakiejś dużej części osób wyglądała inaczej. Więc no, mieliśmy też sporo możliwości, żeby tego podoświadczać i wybrać, czy to jest dla nas, tak? Doświadczyło kontaktu z naturą albo doświadczyło tak silnego braku tego kontaktu, że może dostrzegliśmy, ile ona może wnosić do naszego życia i jak ten mały ogródek dużo nam daje. Sama też miałam takie doświadczenie, bo mogłam mieszkać właśnie w domu, zupełnie nie w takim, wiesz, w otoczeniu betonu i bloków i było to, no było to na pewno bardzo karmiące, ale bardzo mnie ciekawi to, co powiedziałaś odnośnie nauczycieli, bo zakładam, że kiedy mówisz o sesjach mentoringowych, to są osoby, które często zajmują się nauczaniem jogi czy medytacji, że to bywają osoby ze świata właśnie wellnessu. To są osoby, które uczą albo chcą uczyć. Nie zawsze to są osoby, które są związane z jogą. Mi tego bardzo też kilka lat temu brakowało do momentu, kiedy nie znalazłam swoich właśnie mentorów, swoich nauczycieli. Takiego obszaru, to co też rozmawiałyśmy w kontekście takiego wybuchu wtedy, wiesz, tych wszystkich kursów nauczycielskich, czy stawania się różnymi osobami, które mają jakąś wiedzę na dany temat, są ekspertami. I jakiś ten, taka obawa, że te osoby są pozostawione bardzo często bez jakiegoś takiego wsparcia i opieki i widziałam to po prostu u siebie, że te osoby zaczęły od takich prostych pytań, co zrobić, jak to zrobić, jak sobie z tym radziłaś, tam nie wiem, jak zaczynałaś i tak dalej, na przykład uczyć, albo chciałaś zacząć uczyć, albo zmieniłaś właśnie swoje życie z pracy z korpo do pracy w wellness. Well-beingu bardziej, wellness to takie spa, ale no, takie spa dla duszy, chociaż wtedy tak zupełnie nie uważałam, że tak to wygląda. No i tak się zaczęło, wiesz, to trochę na początku o tym nie mówiłam, ale jakoś tak, wiesz, w jakichś relacjach prywatnych, jak ktoś do mnie coś pisał, to gdzieś tam się zaczęłam ujawniać z tym, że robię takie sesje. No i zobaczyłam, że jest po prostu bardzo duża potrzeba prowadzenia takich osób, bo jednak po takich 200-godzinnych kursach czy kursach warsztatowych i tak dalej, często te osoby są pozostawiane bez dalszego wsparcia, tak? Bez dalszego jakiegoś takiego prowadzenia, chyba że ktoś ma swojego nauczyciela, ale zazwyczaj te osoby, które kończą takie krótkie kursy nauczycielskie, to przynajmniej z mojej obserwacji, może to jest tylko, wiesz, jakiś taki urywek, ale zazwyczaj to nie są osoby, które mają swojego nauczyciela prowadzącego, czy osobę, która ich gdzieś tam wspiera. I myślę, że w tym takim w ogóle podejściu
społecznym, czyli tej takiej na przykład starszyzny, jak kiedyś było, czy posiadanie jakiegoś autorytetu i tak dalej, to się trochę, wiesz, spłaszczyło i gdzieś tam ten wymiar nie jest taki oczywisty jak kiedyś. Ja miałam olbrzymią potrzebę, może też wynikającą z tego, że nie mam kontaktu z rodzicami, w sensie moja mama nie żyje, z tatą nie mam kontaktu. I też takiego po prostu porozmawiania po ludzku, wiesz, z taką osobą, która po prostu ma więcej doświadczenia albo ma po prostu otwartą głowę. I akurat ja mam mnóstwo przyjaciół, bliskich osób, które też tak traktuję, że zawsze mogę z nimi pogadać, czy wiesz, czy moją rodzinę, ale wiem, że bardzo dużo osób takich relacji nie ma, więc to gdzieś naturalnie wyszło. No i właśnie między innymi ten taki pierwszy etap to był ten etap, kiedy osoby zaczęły przychodzić i pytać na zasadzie: Eliza, ale jak ty się, nie wiem, jak ty się regenerujesz, albo jak prowadzisz tyle zajęć albo tyle warsztatów, to jak ty to robisz, albo jak to organizacyjnie, wiesz, od takich prostych rzeczy po prostu pracę już taką głębszą, po kwestie związane chociażby, nie wiem, ze sprzedażą, z rozwojem, także gdzieś zabrakło dla mnie takiego dalszego prowadzenia, no i stwierdziłam, że zacznę to po prostu robić i bardzo się cieszę, że to zaczęłam robić, bo mam też takie poczucie spełnienia w tym, więc mam nadzieję, że te osoby, które przychodzą, są w tym procesie, które są. To jest ogólnie ciężki proces, bo to nie jest do końca, wiadomo, to nie jest żadna terapia, ale gdzieś mentoring polega na tym, żeby zadawać odpowiednie pytanie w odpowiednim momencie i trochę też taki bycia, wiesz, uważnym, coś, co myślę, że akurat yoga mi dała ze względu na to, że ja przez wiele lat asystowałam i coś, czego mi brakuje na przykład w kursach nauczycielskich, takich 200 czy 500 godzinnych, że tego asystowania jest naprawdę bardzo mało. Czyli takiego w ogóle wglądu, popatrzenia na ludzi, wiesz, jak się zachowują, z czym przychodzą, jaką energią przychodzą, jak wyglądają fizycznie, tak pod względem anatomii, na początku zajęć, a jak wyglądają po jakimś ćwiczeniu, jakiejś asanie, po tym, jak się zmieniają, tak? Czyli w ogóle, jeśli mamy już jakąś stałą grupę czy stałe grupy, no to jest nam łatwiej zobaczyć, ale bardzo dużo nauczycieli prowadzi zajęcia tak, wiesz, z przypadku, z zastępstwa i tak dalej, więc nie ma tego kontaktu, jak to kiedyś się mówiło, param-param, czy znaczy cały czas się mówi, czyli z nauczyciela na ucznia, czyli utrzymywanie pewnego kontaktu, jakiejś właśnie to, co powiedziałaś, hierarchii, tak? I takiego po prostu no, płaszczyznowego podejścia, tak? Takiego ze względu na czas, na to, że po prostu się zmieniamy, że jest jakiś rozwój w tym wszystkim. Więc to jest coś, co mnie też fascynuje, żeby pokazać przynajmniej moje podejście i taki, wiesz, mój ułamek jakiegoś doświadczenia, który wciąż gdzieś tam jest na początku. Mam takie poczucie cały czas drogi, że jeszcze kilkanaście lat, ale że to jest taki, no że coś już wiem, ale wciąż jest to początek. Natomiast jeśli komuś ma to ułatwić w byciu dobrym nauczycielem, bądź też zmiany perspektywy, bądź też pomyśleniu o tym, żeby zadbać bardziej o siebie, to tak. Ja bym chciała, żeby wszyscy nauczyciele z przeróżnych dziedzin z tak dużą dozą odpowiedzialności i przemyślenia tego procesu podchodzili do swojej pracy, bo słuchanie tego, co mówisz, jest, znaczy dla mnie to jest po prostu, wiesz, jak miód na serce. No i możesz to szerzyć dalej, więc to też jest wspaniałe, ale zakładam, że wielu osobom, które nas słyszą, może właśnie pojawiać się taki, wiesz, takie pytanie, ale jak to? Przecież te osoby są przeszkolone, żeby uczyć pracy z ciałem, medytacji, właśnie to wszystko, co powiedziałaś, tak? Tych przyjemnych, relaksacyjnych i dających nam dobrostan praktyk. I oni potrzebują pomocy, im jest źle, przecież ich praca powinna ich w ogóle relaksować, to powinno się napędzać, tak? Że często nie patrzymy na naszych nauczycieli, wchodząc na salę i oddając się jakby temu, co oni mają do przekazania. Nie patrzymy na nich jak na takich samych ludzi, którzy są teraz w biurze, w cudzysłowie, tylko że w sali. Tylko na jakichś takich nadludzi, którzy są spokojni, którzy wiedzą, którzy znają odpowiedzi, którzy dbają o siebie tak, że no, my nie nigdy znają, nie będziemy. Nieznanie odpowiedzi to też jest okej, będąc nauczycielem i myślę, że nauczycielem każdej maści, tak? To jest trochę na zasadzie takiej pracy w ogóle z pokorą i z naszym ego, że to jest never ending story i mnie to zawsze najbardziej kręciło w tym wszystkim, że to jest po prostu no, taka droga i to jak ja się zmieniam, tak też zmienia się mój sposób nauczania, mój sposób widzenia świata i takie minimalizowanie tak naprawdę tych wszystkich bodźców zewnętrznych, żeby być jak najbliżej siebie, przynajmniej to jest moje, oczywiście myślę, że jak ktoś, nie wiem,
uprawia, to złe słowo, praktykuje tradycyjną jakąś formę jogi, no to może się popukać w głowę, bo chociażby, nie wiem, bycie dostępną na Instagramach i tak dalej. Mhm. Jest to no, taka nowa forma bycia, wiesz, związaną z jogą, tak? Myślę, że nikt w tradycyjnym nurcie podejścia w ogóle do rozwoju świadomości nie zakładał, że może to być taka, wiesz, współczesna, po prostu komercyjna opcja, tak? Więc wiesz, tyle u ile nauczycieli, tyle sposobów podejścia, ale mi gdzieś tam to tak no, rzucało się w oczy, że jest ta potrzeba, że ci ludzie są tacy pozostawieni. Ja nie miałam takiego doświadczenia, bo może moje podejście do wybierania swoich nauczycieli to było też zawsze, że wybierałam osoby, które mają bardzo duże doświadczenie, bo brakowało mi tej takiej właśnie starszyzny, o której mówiłam, takiej osoby, która nie tylko mnie nauczy stawać na głowie, tylko takiej chociażby w kontekście relacji z kobietą, tak? Że to będzie też taka kobieta, na której mogę się może nie odwzorowywać, ale gdzieś tam porozmawiać z nią, wiesz, jak wygląda codzienność, mam, nie wiem, z czymś się zmagam, więc dla mnie nauczyciel czy nauczycielka zawsze była taką osobą, no takim wzorem, tak? I ten sposób uczenia, czy ten sposób uczenia się od tych osób był dla mnie też takim naturalnym wzorem, jak ja bym chciała być postrzegana, czy jak ja bym chciała funkcjonować za, tam nie wiem, 20-30 lat, tak? Więc gdzieś tam sobie pomału do tego dążę, żeby po prostu to, co myślę, to, co mówię, to, co robię, było spójne, integralne, tak? Że jakby znam szereg różnych nauczycieli w różnych obszarach życia, że to, co widać, nie jest zupełnie adekwatne do tego, czym jest ten ktoś na co dzień albo jaki styl życia prowadzi. A to, że zaczęłam się uczyć i jogi, spowodowało, że czułam się taka bardziej pełna, zintegrowana, więc gdzieś w pewien sposób stwierdziłam, że to jest coś, czym chciałabym się dzielić dalej. Więc wiesz, czy to będzie joga, czy to będzie jakikolwiek inny rodzaj bycia bliżej siebie, tak, jakiegoś rozwoju, no to każdy, myślę, że właśnie w tym mentoringu może sobie dobrać, tak, do siebie taki czy uczysz, nie wiem, na uczelni i tak dalej, no to sposób nauczania jest podobny, tak, jak uczyć, żeby uczyć, tak, żeby to trafiało, tak jak kiedyś, nie wiem, każdy z nas miał super nauczycieli, mhm, i takich nauczycieli, których nawet nie pamiętamy, wiesz, o co chodzi, to tak. Jest trochę na zasadzie, że zawsze powtarzałam, że dla mnie nauczanie jest przywilejem, a nie, to nie jest takie wyświechtane tylko powiedzenie, tylko rzeczywiście ja mam takie poczucie, że to jest naprawdę mój przywilej tego życia, że wiesz, że mogę dalej dzielić się tym dobrem. I to też, co jakby z tego wynika, że ludzie przychodzą z różnym ładunkiem na zajęcia, ale to według mnie nauczyciel potrzebuje mieć taką umiejętność odcięcia się od tego, z czym przychodzi, on, okay, tak? Czyli z czym ja wchodzę na zajęcia, bo ja jestem dla tych ludzi. I teraz znalezienie sposobów, gdzie i w jakich obszarach ja ładuję swoją energię, żeby później móc z tymi osobami się dzielić, no to jest sztuka bycia nauczycielem w jakiejkolwiek dziedzinie, mm-hmm, tak? Bo to nie do końca, według mnie, ta relacja uczeń, nauczyciel, działa tak samo. Właśnie jak teraz tak to mówiłaś, przyszła mi do głowy taka refleksja, że ta idealizacja jest trochę dobra, że w sumie o to chodzi, bo przychodzę się nauczyć czegoś od osoby, która z założenia wie więcej na jakiś temat. Na jakiś temat. Ja mam prawo przyjść na te zajęcia zła, przyjść na te zajęcia zmęczona i oczekiwać, że one nakarmią mnie w taki czy inny sposób, a od nauczyciela oczekujemy, że stanie na wysokości zadania, da nam najlepsze to, co potrafi. Oczywiście pamiętamy o tym, że on jest tylko człowiekiem, ale to już jest jego odpowiedzialność, żeby się sobą zająć i o siebie zatroszczyć. Dokładnie. I myślę, że w tych dzisiejszych kursach, mówię, nie chcę generalizować, ale te moje obserwacje przez ostatnie 2 lata są no, takie, że prawie może nie codziennie, ale no, kilkanaście wiadomości w ciągu tygodnia dostaję, więc trochę tego już przez te 2 lata się po prostu zebrało, że bardzo często dochodzi i bardzo szybko dochodzi do wypalenia tych młodych, okay, osób, tak? Ponieważ nie mają narzędzi, sposobów, umiejętności do tego, żeby dbać o siebie, tak? Że to jest taki jednostronny, to jest to o odpoczynku, co powiedziałam, mhm, na początku, a drugie, że bardzo często to jest takie na wdechu, czyli wiesz, to jest cały czas jakby dawanie innym, bo mam właśnie wiedzę, bo mam tam, nie wiem, kolejny kurs, bo coś tam, ale nie zasilam siebie. I myślę, że to dotyczy, wiesz,
w większości zawodów, gdzie po prostu to działa w tych dwóch kierunkach, tak? Praca z ludźmi. Praca z ludźmi, po prostu. Po prostu. Życie. Życie. No. No, jakby uczenie jest taką samą pracą jak inna, tak? Jakby robienie z tego, ja sama żyłam przez lata, to co ci mówiłam przed rozmową, w takim trochę wyidealizowanym świecie, że to jest taka moja misja. Mhm. I oczywiście mam wciąż jakieś pokłady tego, że to jest właśnie ten przywilej, to szczęście i tak dalej, ale to nie stało się od tak, tak? To jest naprawdę, często o tym mówię, ilość decyzji podjętych przez lata, ilość pracy nad sobą, nad swoimi decyzjami, wyborami, swoim stylem życia, bycia, bo joga jest o tym, jakim jesteś człowiekiem, a nie o tym, czy potrafisz wysiedzieć godzinę, wiesz, przed ścianą w jednej czy w drugiej medytacji, czy zrobić coś fizycznego, tak? Tylko po prostu, jakim jesteś człowiekiem i jakim człowiekiem chcesz się stać, albo jakim się stajesz w tym procesie, więc to jest dla mnie takie, wiesz, no cały czas, dlatego ja nie czuję wypalenia. Mhm. I okej, czuję niejednokrotnie zmęczenie, ale nigdy do tej pory, to jest myślę, że też kwestia umiejętności pracy ze sobą właśnie i gdzieś tam znalezienia naprawdę super świetnych nauczycieli i mentorów w tej drodze, żeby, no, żeby pracować nad sobą po prostu, że wiesz, że zmęczenie to jest zmęczenie, bo to jest może za dużo pracy, za mało odpoczynku, gdzieś tam ta regulacja cyklu okołodobowego i tak dalej. Ale że to mnie cały czas, wiesz, no to fascynuje po prostu ta praca z drugim człowiekiem i bycie taką wskazówką, co można zrobić, żeby było lepiej. No bo też pracując nad sobą, masz zawsze jakiś temat, który możesz się podzielić dalej. No to jest tak jak u Ciebie w podcaście, nie? Że cały czas po prostu ty pracujesz nad sobą przez ten rozwój też w jakiejś części spotykania ludzi, którzy Cię fascynują, inspirują i tak dalej. Dla mnie też jakby kontakt z każdym ciałem, dosłownie takim fizycznym, mentalnym, duchowym jest po prostu takim rozwojem na zasadzie wow, to początek można jeszcze nowej tak? Rozmowy, po prostu wiesz, każde zajęcia, czy indywidualne, czy grupowe, czy warsztaty, to jest naprawdę taki, no, brak mi słów, aż mam takie, wiesz, ciareczki dosłownie, takiego no, spotkania się z drugim człowiekiem. A czy ty masz, nie wiem, wiedzę, dane, obserwacje odnośnie tego, kto najczęściej trafia na ścieżkę nauczycielską, już zawężając to właśnie w świecie nauki jogi czy medytacji? Kto trafia, czy kto powinien trafić? To są dwa bardzo różne pytania. Nie, kto trafia? Kogo właśnie ten los, czy powołanie, czy jak chcemy to nazwać, przywołuje do tego, że ta osoba staje się nauczycielem, wiesz, bierze kolejne kursy? Czy tu mamy jakieś... Chcesz kontrowersje? Dawaj. I nazwiska. Nie, nazwiska to wiesz co, trochę jest tak, że dla mnie niech każdy robi to, co robi, ale rzeczywiście mam takie spostrzeżenia przez ostatni czas, że niestety te osoby, które mają pieniądze, bo kursy nauczycielskie nie są tanie. Zaskoczyłaś mnie, w sumie jakoś nie spodziewałam się tej odpowiedzi. No. A z drugiej strony wciąż jest bardzo mało takich nauczycieli, których, czy takich osób, które chcą stać się nauczycielem, ale którzy po prostu jakby dążą do tego, mimo wszystko, mimo, wiesz, braku środków na tym etapie i tak dalej. Często jest to przypadek, nie wiem, ja nie wierzę w przypadki, więc to jest trochę na zasadzie takiego sprawdzenia i fajnie, że na kursach nauczycielskich pojawiają się osoby, które na przykład rezygnują później z bycia nauczycielem. Nie wiem, czy Ci kiedyś opowiadałam o takiej anegdocie, że był kiedyś taki program, nie pamiętam w jakiej telewizji, ale brałam w nim udział i przez jeden dzień można było być ze mną, stać się nauczycielem, w sensie podążać za tym, co robię przez cały dzień, żeby zobaczyć, jak to jest być nauczycielem. Nie znam tej historii. Jest taki, to było kilka lat temu. I tą osobą, która jakby podążała za tym moim rytmem dnia, była moja przyjaciółka, która na tamtym etapie życia, poznałyśmy się kilkanaście lat temu na jodze, rzeczywiście rozważała, czy nie zostać nauczycielem. I ten program jakoś tak nam trochę, wiesz, jak to się mówi przysłowiowo, z nieba spadł. I on, tam nie wiem, kręciliśmy go chyba za 2 czy 3 dni. I ona po tym programie, a tam dokładnie, znaczy dokładnie, no wiadomo, że to był program telewizyjny, tak. Więc to była gdzieś tam jakiś urywek. Ale ja jej opowiadałam rzeczywiście, wiesz, krok po kroku, jak wygląda moja codzienność, tak? I ona była przerażona. I powiedziała, że ona jednak zostaje przy tej formie po prostu chodzenia na zajęcia i praktyki dla siebie, a nie uczenia.
I to mi wtedy dało do myślenia, po pierwsze, że ja sobie zdałam sprawę, ile ja pracuję na co dzień, bo to było też takie u mnie, wiesz... No nie doceniamy się. Niedoceniania siebie i ilości godzin, bo to też jest takie nieunormowane, wiesz, bo przecież praktyka własna, no to jest właśnie ten relaks, to jest ten czas dla siebie, wiesz, książki, no to też jest przecież relaks i tak dalej. A tutaj jest dużo rzeczy, no, których po prostu nie robisz może przy biurku, natomiast tak naprawdę ten czas pracy, rozwoju jest bardzo intensywny. I to mi pokazało, że to jest po prostu cholernie ciężka praca, taka i fizyczna, i mentalna, i tego, żeby po prostu osiągnąć pewne rzeczy, no to, to po prostu musisz, no mówiąc wprost, ciężko pracować. I myślę, że większość osób, które idzie na kurs 200 godziny, nie do końca sobie zdaje z tego sprawę, że tak jest. Że to jest znowu moja obserwacja i może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale że większość osób, które idzie na taki 200 godziny, przysłowiowo 200 tak. godziny, tak, kurs nauczycielski, no ma jakieś tam doświadczenie, że chodzi na jogę, ale to nie jest... Niekoniecznie. Albo niekoniecznie, dzięki. Tego już sobie nie potrafię totalnie wyobrazić, ale rzeczywiście tak jest. No i często właśnie po takim, nie wiem, pół roku czy roku uczenia, bo już po tych 200 godzinach jakby zmieniamy switch pod tytułem staje się nauczycielem, nawet nie instruktorem jogi, tylko nauczycielem. I nagle się okazuje, że czuję bardzo szybko wypalenie albo no, że nie spina mi się Excel, mówiąc kolokwialnie. Bo patrzymy przez pryzmat na przykład doświadczeń pracy w korpo albo myślimy przez pryzmat, nie wiem, jakichś znanych kont na tak. Instagramach i tak dalej, tak? A to jest praca, jak znowu to, co powiedziałam, jak każda inna, więc myślę, że różne osoby trafiają, ale zazwyczaj to jest ten fajny element, że ta joga robi coś dobrego. Wiesz, że to nie jest tak, albo że ktoś słyszał, że robi w takim razie coś dobrego, jak mówisz, że są takie osoby, które nie praktykowały, a idą. Ale rzeczywiście też miałam ostatnio, znaczy ostatnio jakiś czas temu dwie takie rozmowy i byłam w szoku, że tak można. Ale jak widać, każdy ma różne po prostu, różna ścieżka, różne doświadczenia. Więc fajne jest to, że to jest dla każdego, żeby sprawdzić po prostu siebie w takim układzie pracy z ludźmi. Ale z drugiej strony ta praca nie jest dla każdego. No bo to właśnie tak zbierając to, mamy taką wiodącą myśl, to wszystkim się wydaje, że jest taka super praca, do tego stopnia, że słuchaj, ja przypomniało mi się właśnie, jak zaczęłam mówić o tym, że praktykuję jogę, zaczęłam praktykować ją powiedzmy 7 lat temu, no totalnie rekreacyjnie do tej pory, to na przestrzeni lat regularnie dostawałam pytania o to, czy planuję zrobić kurs nauczycielski. Mhm. Jakby to był kolejny etap na zasadzie awansu życiowego i dla mnie to było bardzo dziwne, bo na przykład ja jako osoba bardzo autorefleksyjna totalnie nie widzę siebie w takiej roli i myślę sobie, Boże, jak ja bym miała zaplanować, zaprojektować w ogóle praktykę pod innych ludzi, to się wydaje dla mnie na przykład takim ogromnym wysiłkiem też intelektualnym i emocjonalnym na macie. No to jest bardzo duża oczywiście kreatywność też w ogóle mega potrzebna. To, mega to oczywiście też spłycam teraz, bo sobie powiesz, to jest jakaś myśl, która kiedyś mi się pojawiła w głowie, że ja wchodzę na matę po to, żeby ktoś zdecydował za mnie, żeby ktoś mnie przeprowadził, żebym nie musiała używać rozumu, tylko żeby po prostu moje ciało się zregenerowało i po prostu może świadoma tego, że ktoś musiał mnie przez ten proces przeprowadzić, myślę sobie, Ja nie chcę tego brać na siebie. Ja tam przychodzę na relaks i oddaję pałeczkę osobie, która się do tego realnie nadaje. Aczkolwiek no nie sądzę, że każdy sobie to w ten sposób może, wiesz, analizuje, ale dla mnie na pewno zrobienie takiego kursu nie brzmiało jak cudowny dodatek do mojego portfolio aktywności, tylko jak duży obowiązek i ogromne przedsięwzięcie, na które nie jestem gotowa i też nie wiem, czy bym chciała być, bo to nie jest moja ścieżka. Czy myślę, że ze względu na to, że żyjemy w bardzo wyidealizowanym świecie well-beingu, który jest tylko i wyłącznie czymś przyjemnym, przynajmniej ja mam takie spostrzeżenia, a to jest po prostu trudna praca, żeby dochodzić do tych momentów, wiesz, względnego balansu, równowagi, czy zwał jak zwał. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że często kursy nauczycielskie właśnie przez same nazewnictwo myślę, że wprowadzają trochę w błąd, bo równie dobrze to mogłoby się nazywać, nie wiem, kursem pogłębionej praktyki albo regulowania jakiejś tam, wiesz, metodologii i tak dalej. Joga dla zaawansowanych. Na przykład.
I myślę, że to wynika z tego, że to jest po prostu wciąż nieunormowany zawód w Polsce. Tak? Lata mijają i nadal bez zmian. Dokładnie. Trochę są, jest kilka metod, które się zaczęły za to zabierać tak bardziej właśnie metodologicznie, formalnie i rzeczywiście ten proces jest bardziej skomplikowany, ale zauważany jest absolutnie spadek chętnych, no bo to już nie jest takie, wiesz, wylecę na miesiąc gdzieś do ciepłego kraju, zrobię kursik, wrócę z papierkiem i uczę. Nikt tego zazwyczaj też nie sprawdza, więc to też nie do końca jest okej. Więc trochę mi też przyszło na myśl, że wiesz, jak czytam książki, to co, za jakiś czas powinnam zacząć pisać książki. Wiesz, to jest trochę takie spłycenie tego, tak. Nie? I myślę, że to jest problemem po prostu, takiego niedopowiedzenia, a jednak za tym stoją pieniądze, no bo te kursy cholernie dużo kosztują, tak? I to jest... No, ten świat, który gdzieś tam obiecuje jakieś idealne coś, tak? Idealny lifestyle. Dokładnie, a koniec końców, no tak nie jest, przynajmniej no, w mojej rzeczywistości tak nie jest. Co nie zmienia faktu, że absolutnie zachęcam, bo to zaraz się okaże, że wiesz, że zupełnie odradzam bycia nauczycielem. Wręcz przeciwnie, uważam, że ten świat jeszcze w dzisiejszym naprawdę świecie potrzebuje coraz więcej takich osób, które się zajmują dobrostanem szeroko rozumianym. Ale żeby to było też takie no, przemyślane, żeby właśnie podążać za kimś, kto rzeczywiście ma spójne podejście, takie zintegrowane podejście w ogóle do życia, bycia. Przynajmniej to jest moja droga, tak? Bo to jest taka ścieżka, która mnie po prostu rozwija na wielu płaszczyznach, nie tylko tym fizycznym, tylko i tym mentalnym, i tym duchowym, którego paradoksalnie znowu w tym kraju bardzo się boimy. I znowu to może być kontrowersja, albo i nie, bo bardzo dużo osób jednak o tej duchowości tak wiesz. Spłaszcza to do jakichś ezograżynkowych kwestii. Ja sama niejednokrotnie się z tego śmieję, tak? Natomiast jakby odcinanie się od pewnych elementów życia jest też dla mnie takim wybiórczym patrzeniem. To jest trochę tak jak w tych, znowu odnosząc się do kursów detoksowych, że patrzymy tak dla mnie zero-jedynkowo, że albo jest życie, albo jest śmierć. Wiesz, że nie ma tego połączenia. Albo yoga jest Jezus, albo jest joga. Dokładnie, dokładnie. Jakby, że nie ma czegoś takiego, że można praktykować jogę i można być wierzącą osobą. Oczywiście są też takie osoby, ale jednak jest to mniejszość i na pewno tak mainstreamowo o tym nie, wiesz, nie myślimy. Więc ten dualizm jest taki no, krzywdzący, a jeszcze jest szereg różnych możliwości pomiędzy po prostu, więc to pomiędzy to dla mnie znowu życie takie w zgodzie ze sobą na swoich warunkach i ja tego staram się uczyć, tak, że zawsze o tym mówię, że to jest twoja joga. Pamiętam, jak się spotkałyśmy te półtora roku temu, to jeszcze nawet nie miałam platformy jogicznej, a teraz wiesz, jakby zaczęłam w ogóle uczyć online'owo, co jest w ogóle dla mnie totalnym nowym podejściem, tak? Że to jest jakby też zmiana. I widzę na przykład moich nauczycieli, którzy nawet nie mają Instagrama i oni gdzieś tam zaczęli wychodzić do tego online'u, kiedy jeszcze, wiesz, 2 czy 3 lata temu w ogóle by sobie na to nie pozwolili. Więc ta zmiana, która w ogóle wynika z życia, bycia, czy tej natury właśnie, którą jej potrzebujemy, no to jest taka nieodzowny element po prostu naszej codzienności, że wszystko się zmienia i dobrze mieć, albo zacząć mieć tego świadomość, tak? Ale pamiętam, jak miałaś wiele obaw względem nauczania przez internet i ja sama też pamiętam, jak zarzekałam się, że zawsze wybiorę zajęcia stacjonarnie. W tym momencie, wiesz, fast forward 2 lata nigdy. I kocham to, że mogę rozwinąć matę, zrobić co mam do zrobienia i iść sobie naszykować śniadanie bez wychodzenia z domu, więc nam się też zmieniają wraz z okolicznościami nawet absolutnie. I priorytety. Absolutnie, no i właśnie to ta elastyczność, nie tylko ta fizyczna, tylko ta właśnie mentalna, czyli to, co też mnie mentoring zaczął uczyć i to, co wprowadzam w te swoje sesje, czyli w ogóle praca z przekonaniami, wiesz, że właśnie nigdy nie mów nigdy, że nie wiadomo, wiesz, jeszcze 3 lata temu pewnie mogłybyśmy się zakładać o, nie wiem, duże pieniądze, tak. Że pewnych rzeczy zrobimy, czy nie zrobimy, tak? A nagle się okazuje, że po prostu rzeczywistość nas sprawdza. I za po prostu... 2 lata będę tutaj nauczycielką jogi. A to super, no akurat przy twojej wrażliwości to nawet bym się chyba zapisała na zajęcia. Nawet. Wow, teraz tak powiedziałaś, to już wiesz. Ale jeszcze wracając do tej kwestii właśnie tego takiego przybliżenia, teraz będąc w Londynie byłam na zajęciach u nauczyciela, do którego jeździłam kiedyś w ogóle na warsztaty i dość duży wkład w moje w ogóle podejście, uwielbiam jego poczucie humoru. No, jakby bardzo sobie cenię ten kontakt, no ale przez ponad 2 lata się nie widzieliśmy i teraz mieliśmy okazję się spotkać na chwilę dosłownie, bo wpadłam na takie regularne
zajęcia i miałam takie poczucie, że przecież my się widzieliśmy, bo wiesz, tam raz na dwa tygodnie mam z nimi zajęcia po prostu online. Okay. I to jest też tak fajne, że pewne rzeczy, nie wiem, konwencje, na które jeździłam gdzieś na drugi koniec Polski czy świata, tak, robię je tak samo, tylko online'owo we własnym, wiesz, pokoju. I oczywiście są plusy i minusy, no jak fajnie. Zawsze, natomiast ta dostępność, to co rozmawiałyśmy też ostatnio, że to się po prostu staje takie dostępne, więc dlatego, nawiązując do kursów nauczycielskich i ludzi, którzy, osób, które myślą o tym, że jak najbardziej, żeby to rozważać, tak, że jeśli czujesz taką potrzebę dzielenia się właśnie z drugim człowiekiem, bycia jakimś przewodnikiem, nauczycielem i tak dalej, to absolutnie to jest bardzo potrzebne, bo to widać po prostu, jak ludzie zaczynają coraz bardziej w tej pięknej erze wodnikowej po prostu szukać siebie, tak? Więc to też gdzieś tam absolutnie jest przestrzeń na to, tak? Więc robić to i absolutnie szukać, dowiadywać się, pisać do nauczycieli, u których, nie wiem, chce się właśnie rozwijać. Absolutnie tak. Tylko z tych pobudek płynących z serca. Wiesz, na początku to jest jakaś chęć taka, wiesz, ja też nigdy na początku nie byłam taka mądra. Dzisiaj też okej, no niestety nie. No, znowu uczymy się na swoich, wiesz, błędach, doświadczeniach i tak dalej. Ale no jeśli czujesz, że to jest twoje, to wiesz to. Mhm. Albo że czujesz, że no, irracjonalne to jest, irracjonalny, po, nie wiem, potrzeba zmiany czegoś, tak? Ale czujesz, że coś tam po prostu pod tym głębiej siedzi, no to rób, no po prostu, wiesz, bój się i rób. To jeszcze zapytam cię z drugiej strony. Czy masz swoje obserwacje, kto trafia na matę, kto spotyka medytację w swoim życiu? Co mam na myśli? Z jakiego powodu ludzie decydują się rozpocząć swoją praktykę? Tak, tacy, którzy przychodzą do ciebie na warsztaty czy na kursy. Czy istnieją jakieś takie tendencje, czy to jest bardzo, bardzo różne? No zazwyczaj takie osoby, którym jest źle z jakiegoś powodu albo na jakiejś płaszczyźnie życia, tak? Ja nie znam to takiej... To mnie nie zaskoczyłaś. Osoby, która, wiesz, czuje się fantastycznie, w ogóle osiąga sukcesy i tak dalej i mówi, dobra, to jeszcze joga albo to jeszcze medytacja, tak? To jest... To chyba mi się, nie wiem, czy mi się zdarzyło poznać taką osobę. Wydaje mi się, że nie. Że to zazwyczaj jest, zaczynając od tych takich pobudek fizycznych, typu boli mnie w krzyżu, po to, że nie mogę się schylić, po to, że nie mam kontaktu z ciałem, po to, że sobie nie radzę z emocjami, po to, że nie robię nic dla siebie. To zazwyczaj są też takie osoby, które przyjeżdżają na warsztaty. Pierwszy raz w życiu robią coś dla siebie. I tu masz przestrzeń, że właśnie ktoś się tobą opiekuje, ktoś dba o ciebie, ktoś ci podaje jedzenie, ktoś powie, co masz zrobić na macie i poza matą, zarządzi twoim planem dnia, tak? I to się staje takie... No każdy z nas tego poczucia bezpieczeństwa potrzebuje, tak? Więc takie warsztaty zazwyczaj takim dobrem służą, tak? Chociaż wiem, że są różne warsztaty, niestety. No ale to znowu wynika z tego, że wiesz, szukać swojego nauczyciela przy osobach, których po prostu czuję się dobrze, bezpiecznie i mogę się rozwijać. Nie no, tak jak powiedziałaś, mnie to zupełnie nie zdziwiło. U mnie zresztą też tak było, że trafiałam na te przeróżne praktyki właśnie z jakiejś potrzeby. I one dopiero sprawiają, że my możemy wypłynąć na powierzchnię, tak? Że nas to doprowadza do jakiegoś takiego stanu w miarę, nie wiem, normalności czy równowagi, a niejednokrotnie właśnie wydaje mi się, że taki wizerunek świata jogowo-medytacyjnego, na przykład w mediach społecznościowych, to wydaje się, że to są takie po prostu czasoumilacze, nie? Że to są takie rzeczy, które sprawiają, że nasza codzienność wygląda, jest taka słodsza, przyjemniejsza, pełna wiesz, jakichś takich... Cukierkowych leginsów. Tak, dokładnie, pięknych ubrań i wiecznego relaksu. A ilekroć właśnie rozmawiam o swojej praktyce z różnymi bliskimi ludźmi, to są rzeczy, które nas łapią, które nas ratują, które właśnie są takim kołem ratunkowym, a nie jakąś dekoracją codzienności. No i dlatego bycie nauczycielem jest tak wymagającym zawodem, tak, że właśnie te osoby przychodzą po coś, po jakieś ukojenie, po rozwiązanie jakiegoś problemu, po wskazówki i tak dalej, że to nie jest, wiesz, przyjście i po prostu poczekanie na pogłaskanie, tak, tylko po prostu na
na to zadbanie, zaopiekowanie się, na to zatrzymanie po prostu, czy w kręgu, czy w tej grupie, czy tej energii, no zwał jak zwał, tak? Czyli po prostu czegoś, co... To powiedziałaś o tym, że to jest taka odpowiedzialność. Tak, no i też są oczekiwania po prostu, że to nie jest przyjście na porozrywkę, tylko mamy... Czegoś od Pani chce, przychodząc na Pani zajęcia. Dokładnie, tak. No ale wiesz, jak idziemy na koncert i ktoś będzie słabo śpiewał, no to też, wiesz, drugi raz nie pójdziemy, tak? No to jest wiadomo, że to jest jakiś... Przed tym koncertem ta osoba spędziła x godzin, żeby tak zaśpiewać. Oczywiście to jest kwestia też talentu, umiejętności sprzedaży i szeregu różnych czynników zewnętrznych. Ale no, to widać, kto jest na przykład gwiazdą i kto zna, wiesz, ilość jakichś tam znanych osób właśnie ze sceny, nie wiem, muzycznej, czy nie wiem, chociażby piłkarzy, wiesz, no to jest tylko pokazuje, że za tym idzie po prostu szereg czynników nie tylko ciężkiej pracy, tak, tylko różnych rzeczy, które się składają na to, że stajesz się po prostu dobry w czymś. Ale też jednocześnie wydaje mi się, że jest też coraz więcej osób, które z uwagi na nadal trwający hype na szeroko pojęty wellness sięgają po jogę, po różne wyjazdy, warsztaty, interesują się tematem medytacji, bo to się zrobiło cool, bo to się zrobiło fajne. I też to obserwuję właśnie czasami w rozmowie z kimś totalnie związanym z tym światem. Ktoś mówi, że słyszałam o tej medytacji, może to warto spróbować albo właśnie zapisać się na takie czy inne zajęcia. To jest chyba jakiś normalny proces, że tego typu zjawisko występuje, ale czy na przykład z Twojego punktu widzenia to jest na to przestrzeń, to też jest dobre, że nie wiem, nie czujemy szczególnej potrzeby, żeby coś zmieniać w swojej porannej rutynie, ale usłyszeliśmy, że medytacja jest popularna i wartościowa i sobie to testujemy z czystej ciekawości. Wiesz, jak ja zaczynałam praktykę swoją, to w ogóle nie przyszło mi do głowy, mimo tego, że kończyłam socjologię, metodologię i badania od zawsze były dla mnie istotnym elementem takiej sprawdzalności, potwierdzenia po prostu czegoś, jakiegoś zjawiska, sytuacji i tak dalej, czy czegoś, co po prostu działa, bądź też nie działa. Więc w ogóle nie podchodziłam do tego, że joga jest takim elementem właśnie zbadanym, tylko czymś, co... No ktoś powiedział, że działa od x tam tysięcy lat i stwierdziłam, spróbuję, tak? No więc to też jest o czymś takim doświadczeniu tego, tak? I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest takie... No takie empiryczne właśnie, takie, że wiesz, że po prostu sprawdzić i zobaczyć, tak? Czy to jest potwierdzenie, że nie wiem, x minut medytacji działa i bo są osoby, które potrzebują faktów właśnie potwierdzenia naukowego. Są takie osoby, które słyszą od kogoś, że słuchaj, nie wiem, no moja codzienność, moje wybory się zmieniły, bo zaczęłam na przykład medytować, albo jestem bardziej skupiona, albo coś tam. Więc to jest trochę taki, wiesz, w zależności od osoby, tak? Ale ja uważam, że po prostu trzeba doświadczać, tak? I wybierać te rzeczy, na które jesteśmy gotowi. No, nie każdy jest gotowy na medytację, nie tylko ze względu na to, co ma w głowie obecnie i jaki chaos panuje na przykład w codzienności, tylko ze względu chociażby na jakieś, nie wiem, uwarunkowania, czynniki zewnętrzne, chociażby, nie wiem, chorób i tak dalej, bo nie każdy może praktykować medytację. To nie jest też tak, że to jest takie, wiesz, to trochę jest też tak sprzedawane dla wszystkich. Dla wszystkich ta sama dawka, dla wszystkich, wiesz, ta sama kropelka suplementu, więc ja jestem bardzo ostrożna w takich kwestiach, dlatego zawsze proszę przed warsztatami czy zajęciami o przynajmniej takie, wiesz, kilka zdań na swój temat, żebym w ogóle wiedziała, z czym się mierzę. Natomiast no, po drugiej stronie znowu, no, ta mnogość i dostępność chociażby YouTube'a, no, nawet nie musisz wiedzieć, nie mieć wiedzy, tak, na jakikolwiek temat, wchodzisz w YouTube'a, klikasz i sobie zobaczysz, czy się po prostu po tym dobrze czujesz, czy nie. I tyle. Dla mnie metodologia, w sensie badanie, jest takim potwierdzeniem, ale jest tak dużo rzeczy na świecie, które nie jest zbadane, a które działa, tak, i dobrze na nas działa, że też gdzieś tam próbuję w tym znaleźć, wiesz, taki względny balans i tyle. Bo też nie zawsze nas właśnie woła jakaś silna potrzeba. Czasami jest to czysta ciekawość i myślę, że to już jest wystarczające, bo do tego piłam, że czasami mamy taką po prostu fanaberię, żeby czegoś spróbować, mimo że nic nam nie doskwiera, w cudzysłowie, ale czasami my sobie na przykład nie zdajemy sprawy, że nam coś doskwiera. Ja myślę, że ja tak trochę trafiłam na jogę, że ona mi się wydawała cool, fajna, ładna, chcę jej spróbować, mimo że nie umiałam nazwać tego, co ona miałaby mi
dać, co miałaby zmienić w moim życiu, ale przez te lata doprowadzała mnie po krok po kroczku do tego, co teraz mogę z perspektywy czasu potwierdzić, że ona wniosła niesamowicie dużo do mojego życia i pomogła mi z wieloma rzeczami, z którymi na początku, z których sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, więc ta, chyba ten taki impuls, że chcemy czegoś spróbować i to nas woła, tak jak powiedziałaś w kontekście bycia nauczycielem, jest najważniejsze, żeby to dostrzec i spróbować. Może to nie jest to, ale może jest. Może jest. No, mi yoga daje taką integralność, czyli takie połączenie wszystkich puzli czy kawałków mnie, które kiedyś były po prostu totalnym chaosem i wciąż są takie obszary, gdzie jeszcze dużo pracy, ale jakiegoś takiego, wiesz, scalenia tego, że właśnie, że nie jestem tylko tą fizyczną Elizą, czy nie jestem tylko tym, co w mojej głowie, bo znowu to moje ego tam po prostu szaleje i bez tej pracy nad tym, co się dzieje we mnie w środku, to pewnie byłoby ciężko. I tego takiego no właśnie duchowego elementu, którego często nie da się, wiesz, opisać. To jest też taka subtelna praca, o której ja często mówię, że wiesz, dla osób początkujących no to jest prawa, lewa noga, przód, tył, wiesz, uczymy się w ogóle kontaktu z ciałem. A później, no nie mogę na zajęciach początkujących powiedzieć, słuchaj, poczuj tam energię przepływającą, no bo ktoś mnie po prostu wyśmieje, mówi, słuchaj, tyły nóg albo coś tam mnie tak rypie, że po prostu sorry, nawet nie byłam w stanie się skupić na czymś tam, tak? Więc też takie popatrzenie, że to jest proces i że to uczy jakby popatrzeć na życie, czy doświadczyć życia tak bardziej. Wiesz, to są też takie rzeczy, o których ciężko mówić, bo to jest o doświadczeniu, wiesz, to jest takie moje doświadczenie nie będzie tym doświadczeniem, które ty przeżyjesz, tak? Więc dla mnie jest to po prostu, cały czas o tym mówię, podróż w głąb siebie, takiego, wiesz, bycia blisko, no bo ta najważniejsza relacja w życiu to jest ta relacja ze sobą. Jeśli my jesteśmy blisko ze sobą, poznajemy swoje właśnie potrzeby, czy chcemy być nauczycielem, czy chcemy grać na jakimś instrumencie, czy chcemy podróżować, czy chcemy żyć w korpo, czy chcemy być spełnioną mamą, czy chcemy i tak dalej, to tutaj to możemy, odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć według mnie. Na przykład na macie. Na przykład na macie albo poza matą. Zawsze to mówisz, często to mówisz w swoich praktykach. Mówię, no bo dla mnie, wiesz, to jest właśnie... To zawężenie jest takie, że jeśli patrzę tylko przez pryzmat maty i tam staję na tej głowie, coś tam robię, a schodzę z maty i nie dbam o siebie, no to nie jest yoga. To jest jakiś po prostu, to są jakieś ćwiczenia, które wykonuję, wiesz, to ja zawsze byłam bardzo wyczulona na to, ale dlatego, że miałam takich nauczycieli, którzy pokazywali mi, że yoga to jest coś więcej. To nie jest ten fizyczny aspekt, tak? To jest jedno z po prostu, jeden ze stopni, z elementów po prostu tego. Tylko to jest to, jakim ty człowiekiem jesteś i czy rano, czy wieczorem, patrząc w lustro, możesz powiedzieć sobie well done. Kolejny dzień spędzony, wiesz, ze służbą dla siebie i służbą dla innych. Ja wiem, że to może dla wielu osób brzmieć po prostu no, tak oderwanie, ale ja mam takie poczucie, że wiesz, jakby staram się robić dla siebie rzeczy dobrze i dla innych rzeczy dobrze, żeby to moje życie było pożyteczne po prostu w tym 2022 i kolejnych latach, które mam nadzieję będą mi dane. No i to jest właśnie też takie piękne, że w tej podróży jogowej, czy jako nauczyciel, czy jako uczeń, ale każdy nauczyciel jest też uczniem, tak wychodzi bardzo, bardzo dobrze jasno. Dobrze o tym nie zapominać. W tej rozmowie i mam nadzieję w ogóle, że też nie zniechęciłyśmy właśnie osób, które są początkującymi nauczycielami, bo uważam, że dla każdego jest przestrzeń. Absolutnie. I są ludzie, którzy potrzebują nauczyciela, który pokaże im pierwsze kroki, a potem znajdą kolejnego, który ale szukać prowadzenia, ale wiesz, prowadził. Bo mentoring na przykład dla mnie jest znowu też tą relacją chociażby, nie wiem, w firmie. Jak czujesz, że pracujesz w jakiejś korpo i czujesz, że się nie rozwijasz, to też są takie instytucje, czy takie osoby. Ja sama robiłam kurs mentoringu, gdzie były dziewczyny, które w swoich korporacjach, wiesz, ja byłam jedyną osobą, która pracuje na swoim. No jeszcze była jedna dziewczyna, która rzeczywiście tam rozwija swoje, ale dopiero tam zaczyna. I też miałam taki trochę, że wiesz, popukałam się w głowę na początku, oczywiście znowu z tym never enough, że co ja tutaj z tą jogą i z mentoringiem sobie wymyśliłam, tak? A tutaj panie z dużych korpo. I nagle się okazało, że mechanizmy, narzędzia są takie same. Takie same, dokładnie takie same, że to jest po prostu wskazanie drogi do rozwoju, tak? A to, że po prostu mi trochę narzędzi wtedy brakowało i co zrobić, żeby
prowadzić jakiś, wiesz, szerszy pogląd, rozwój w swoje życie, żeby móc dalej się dzielić. I tylko dlatego tak naprawdę poszłam, żeby po prostu uzupełniać, rozwijać to, co robię i tym, co mogę dalej się, z czym mogę się dalej dzielić, tak? Czym mogę się dalej dzielić. Ja już nie pamiętam, jaki był początek zdania, które zmieniło się w dygresję, bo coś ewidentnie chciałam powiedzieć innego. Musisz zapraszać innych. Nie, mówię o sobie, bo ja też odpływam w swoich własnych rozważaniach. No bo to są tak ważne i tak... takie tematy, które dają po prostu szeroki ogląd, bo to, co ja robię, czy to, co myślę, ty robisz, można gdzieś zaimplementować w różne dziedziny życia, wiesz. To jest, chodzi o to, żeby po prostu było nam trochę lepiej. Czy to będzie poprzez picie wrzątku rano, czy poprzez skłony do przodu, czy tam jakieś, wiesz, formy, nie wiem, znalezienia w ciągu tygodnia chwili czasu na to, żeby, nie wiem, wziąć kąpiel, czy wyspać się porządnie, czy zrobić detoks i tak dalej. Tak jakby każdy ma swoją, wiesz, drogę. A cel jest, dla mnie jest taki, żeby po prostu było wygodniej trochę. No i właśnie, tak... żeby to robić dla siebie, a nie przeciwko sobie, nie za karę. I nie w oczekiwaniu innych, czy z jakichś takich, wiesz, pobudek na zewnątrz. Róbmy po prostu dla siebie dobre rzeczy, te, które dla nas brzmią dobrze. Tak. I niech inspiracją będzie życie takiego pieska, który z nami jest tutaj w tle, jeżeli słychać było sapania, to by z nami guru. Tak. Mój guru, który też uczy mnie dokładnie tego, że warto się rano przeciągnąć. Nie, ale nie dlatego, że ja potrzebowałam guru, tylko jest takie powiedzenie, że kiedy uczeń jest gotowy, znajduje się mistrz. I o właśnie, a tak się wydarzyło, że guru sam się pojawił w moim domu, w sensie sam przyszedł dzień przed tym, jak chciałam pojechać do schroniska po psa, więc taka... słodziutka historia. Bardzo słodziutka. Eli, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za bardzo. I słuchaj, do zobaczenia może za mniej niż półtora roku i widzimy się na Macie u Ale mnie. Bardzo dziękuję za tę cykliczność, bo to tylko pokazuje, jak my się zmieniamy i to, co rozmawiałyśmy, że to jest dla mnie taki zaszczyt, że mogłam tu być jeszcze raz, bo to pokazuje, że po prostu my też się zmieniamy, ale ten core w sumie jest cały czas tak. Gdzieś tam wokół tego dobra. I dodam jeszcze na koniec, że też wielokrotnie jak z Tobą rozmawiam, to żałuję, że nie ma włączonego mikrofonu, więc trzeba to powtarzać. Dokładnie. Dziękuję Ci. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście zapraszam wszystkich na jogicznych i wszystkie inne piękne miejsca, w których uczysz i nie tylko, po prostu jesteś dla innych. Jestem. Buziaczki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję serwisowi delio.com.pl za objęcie nad nim patronatu. Dodam na koniec, że w okresie od 9 maja do 30 czerwca wszystkie dostawy dla nowych użytkowników będą darmowe. W tym czasie Delio oferuje klientom 5 voucherów zniżkowych o łącznej wartości 200 zł, a szczegóły promocji znajdziecie w opisie. Jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, czyli na Spotify i na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i na iTunesie jest też opcja wystawienia mu opinii, także napisania kilku miłych słów. Na YouTubie możecie oprócz oglądania moich filmów, które wracają na tę platformę, zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i zostawić komentarz, ale po szerszą dyskusję na tematy okołopodcastowe i jeszcze więcej, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, czyli instagram.com/Karolina Sobańska. I ostatnie ogłoszenie. Każdego miesiąca też wspieram inną fundację i robimy to wspólnie, dlatego że jeżeli dokonacie zakupu na mojej stronie internetowej, tam dostaniecie przeróżne produkty elektroniczne, e-booki mojego autorstwa, polecam zajrzeć, to 10% z zysków zostanie przekazane na wybrany cel charytatywny i w maju jest to fundacja Sentio. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję i my słyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie odcinkiem 200, moi drodzy. To jest bardzo ważna chwila, także czekajcie, to już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.